Szanowni Państwo, oczywiście Solidarna Polska i Wiosny Solidarnej Polski objeżdżają kraj. Spotykamy się w różnych miejscowościach naszego kraju, w dużych miastach, też w mniejszych wioskach. Dzisiaj właśnie jest moja obecność tutaj u Państwa w Bydgoszczy, ale później jedziemy także do innych, mniejszych miejscowości. Te spotkania są o tyle ważne, że w naszym kraju są różne problemy, różne sprawy, które wymagają odmiennego podejścia. Solidarna Polska jest młodą formacją. My staramy się w dużej mierze budować program w oparciu o przede wszystkim wspieranie problemów, kwestii dotyczących rodziny, ale także bardzo ważna dla nas jest kwestia przedsiębiorczości, gospodarki, dbanie o także polskich emerytów oraz budowa solidarnego, bezpiecznego państwa. Państwa, które jest solidarne z swoimi obywatelami. W ostatnich dniach nasza formacja podjęła kilka inicjatyw, które być może Państwo już słyszeliście, o których warto teraz w tym miejscu wspomnieć. W dniu wczorajszym Solidarna Polska zarejestrowała w Brukseli Europejską Inicjatywę Obywatelską, której celem jest obywatelskie referendum w 7 krajach Unii Europejskiej, którego celem jest zebranie 1 miliona podpisów przeciwko pakietowi klimatycznemu. Ja przypomnę, że pakiet klimatyczny to nie jest coś, co nas nie dotknie, nie dotyczy. Dotknie to wszystkich Polaków, w szczególności wpłynie to na podwyżkę cen energii. Dlatego, że od 2013 roku Polska będzie musiała redukować gazy cieplarniane, emisję dwutlenku węgla, co spowoduje automatyczne przejście na inne systemy energetyczne. To spowoduje oczywiście w konsekwencji zwalnianie ludzi, w szczególności z sektora tego ciężkiego, górniczego, hutniczego. Dlatego Solidarna Polska podjęła taką inicjatywę, właśnie europejskie referendum. I po zebraniu 1 miliona podpisów w 7 krajach Unii Europejskiej ta sprawa ponownie stanie na forum Komisji Europejskiej i liczymy na to, że to pozwoli zawiesić czy też renegocjować pakiet klimatyczny. Także to jest pierwsza inicjatywa naszej formacji, która ma zasięg ogólnoeuropejski. Jest już 7 krajów w to zaangażowanych. W szczególności ten problem będzie dotyczył dużych miast, dużych ośrodków, także bardzo mocno Śląska, gdzie Śląsk stoi właśnie na przemyśle wydobywczym, na węglu kamiennym, na przemyśle ciężkim, ale w konsekwencji płynie na podwyżkę cen energii. To już od 2013 roku. Tutaj przedstawiciele Solidarności wyliczyli, że Polska może stracić na wejściu w życie takiego pakietu klimatycznego od 250 tysięcy miejsc pracy prawie do 2 miliona. W szczególności w tym ciężkim przemyśle, ale też w konsekwencji to wpłynie na podwyższenie cen energii i kosztów życia. Także ta inicjatywa została wczoraj zarejestrowana. Teraz czekamy 2 miesiące na spełnienie wszelkich formalnych procedur w Brukseli i za 2 miesiące, jeżeli będzie wszystko okej, już mamy zbieranie podpisów. Także tutaj również bardzo apeluję do Państwa, żeby się włączyć w tę akcję. Jeśli tak się uda, to jest szansa, żeby właśnie Polska była inicjatorem zatrzymania czy też renegocjacji pakietu klimatycznego. Jest to jedna z pierwszych naszych inicjatyw i ona będzie teraz powoli finalizowana. Niezwykle ważna właśnie dla polskiej gospodarki, dla polskiego przemysłu, dla polskiej przedsiębiorczości. No nie muszę nikogo przekonywać, jak ważne będą te miejsca pracy, które potencjalnie mogły być zlikwidowane, czy też jak ważne jest, żeby ceny energii w Polsce nie wzrastały. Na chwilę obecną mamy zgromadzonych 7 krajów, które są już w tej inicjatywie, ale też Solidarność tutaj nam bardzo pomaga, Solidarność Śląsko-Dąbrowska, która włączyła się także w angażowanie swoich przedstawicieli w innych krajach Unii Europejskiej. Solidarna Polska działa nie tylko na polu gospodarki czy przedsiębiorczości. Bardzo ważne są również sprawy związane z tradycją, z patriotycznym wychowaniem, kształceniem. Nasz klub parlamentarny także bardzo mocno się włączył w organizowanie takiej akcji obywatelskiej Przywracamy lekcje historii. I przypomnę, że od 2 maja zebraliśmy już kilkadziesiąt tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy przywracającym lekcje historii do szkół. I ta akcja trwa. Niebawem także zostanie zarejestrowana pani marszałek Ewy Kopacz. Po zebraniu 100 tysięcy podpisów projekt zostanie złożony do laski marszałkowskiej i będzie procedowany w Sejmie. Celem tej inicjatywy jest
powrót do takiego kształcenia, który daje młodzieży, w szczególności młodzieży będącej w liceach, możliwość uczenia się polskiej historii, w szczególności tej trudnej historii z ostatnich kilkudziesięciu lat. Przypomnę, że ten program kształcenia, który obecnie wprowadziła pani minister Ewa Szumilas, zmierza w tym kierunku, ażeby młodzież w liceach mogła sobie wybierać pewne panele tematyczne. Te panele niekoniecznie dają szansę na właściwą edukację historii w liceum. Można powiedzieć, że ta nasza akcja już chyba, ta nasza akcja, która była jedną z akcji Brzydłej Głodówki w wielu miejscach w Krakowie, na Śląsku, przedstawicieli opozycji przeciwko właśnie likwidacji lekcji historii w szkołach, ma chyba pewien sukces, dlatego że wczoraj na konferencji prasowej minister edukacji ogłosiła, że od 2013 roku obowiązkowy będzie panel Panteon Ojczysty, który właśnie wprowadza jakby obligatoryjną naukę o polskiej historii, w szczególności historii ostatnich lat.